I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, że siedział z faryzeuszami i z uczonymi w piśmie, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i Jerozolimy, a w nim była moc Jahwe ku uzdrawianiu. I oto mężowie pewni nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł... Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. I wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, kto to jest, co bluźni, któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie. A Jezus poznał myśli ich i odpowiedział, cóż rozważacie w sercach waszych, co jest łatwiej rzec, odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś swoje łoże i idź do domu. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. Człowiek sparaliżowany to nie był człowiek chromy. To nie było tak, że części jego ciała były sparaliżowane, on był sparaliżowany cały. Był to człowiek, który był jak roślina. Był jak roślina od lat. Ci ludzie, którzy go przynieśli, oni byli ludźmi, którzy o niego dbali. Z jakich przyczyn nie wiemy. Czy była to jego rodzina, czy byli to jego przyjaciele. Oni go przynieśli, żeby został uzdrowiony. Bo jest napisane, że w Jezusie była moc ku uzdrawianiu. Ale Jezus, kiedy go zobaczył, a w ogóle nie dotknął tematu uzdrowienia tego człowieka. On stanął i powiedział, odpuszczone są ci twoje grzechy. Powiedział do niego, odpuszczone są ci twoje grzechy. Wiecie, ten człowiek był sparaliżowany, dlatego że było w nim coś, co powodowało ten paraliż. Jezus wiedział, że on musi w swoim sercu teraz wyrzec się tego, co w nim było. Wyrzec się tego grzechu. Jezus to wiedział. Dlatego on powiedział, odpuszczone są grzechy twoje. On wiedział, że człowiek ten był na skraju, ale na czego skraju on był? Wiecie, kiedy on był przyprowadzany do Jezusa, kiedy on był przynoszony do Jezusa w jego głowie, nie było to, żeby był uzdrowiony. Wiecie, co się tam działo? Zbliżenie się do Mesjasza powodowało, że w jego serce zaczynało płonąć. On zaczął widzieć swój własny stan. Stan jego wnętrza był gorszy niż stan jego zewnętrzny. On to widział. Jezus miał słowo wiedzy i powiedział jasno i klarownie, odpuszczone są grzechy twoje. On wiedział, z jaką intencją ten człowiek tam się znalazł. Ci ludzie, którzy go nieśli, oni mieli inną intencję. Oni chcieli, żeby on był uzdrowiony. Oni chcieli dla niego dobrze. Ale w jego wnętrzu działo się zupełnie coś innego. Dla niego jego paraliż był czymś, do czego już się dawno przyzwyczaił. On w tym żył. On w tym żył od lat. Jego wnętrze płonęło. On wiedział, że coś jest z nim nie tak. Amen. I kiedy zaczął się zbliżać do Mesjasza, to obecność Mesjasza wywołała w nim potężne poczucie grzechu. On już zaczął rozumieć, że jest grzesznym człowiekiem, że jest człowiekiem upadłym. On to pojął. Dlatego Jezus w słowie wiedzy rozpoznał, jakie jest pragnienie serca tego człowieka i powiedział, odpowiadam ci teraz, odpowiadam ci na pragnienie twojego serca, odpowiadam ci.
Odpuszczone są grzechy Twoje. A dopiero potem powiedział do niego: wstań i chodź. Wstań i chodź. To było łatwe. Jezus mówi: cóż jest łatwiejsze? Odpuścić grzech czy uzdrowić człowieka? I z drugiej strony, co jest łatwiejsze? Zdecydować się w swoim sercu, że jest się grzesznikiem i że potrzebuje się Mesjasza, niż skupić się na swoim uzdrowieniu, niż skupić się na braku sukcesu w życiu. Ludzie dzisiaj w nowożytnych kościołach, nawet jeśli spotkali się z Bogiem, w wielu przypadkach interesują się tylko tym, co się dzieje wokół nich. Zawsze głosiłem i zawsze będę głosił Ewangelię sukcesu, bo tylko taka istnieje. Ale ona wywodzi się z czystości serca przed Bogiem. Amen. To grzech trzyma w niewoli ludzi, mały i duży. To grzech. A Mesjasz jest odpowiedzią na ten grzech. On tu przyszedł w jednym celu: zbawić ludzkość od jego grzechu. Reszta to skutek uboczny. Módl się do niego i okaż mu wdzięczność, że twoje grzechy zostały przebaczone. I złam wszelką moc nieprawości, która mogłaby doprowadzać, że w twoim życiu nie ma sukcesu. Bo nie ma go z jednego powodu. Wszechcześć jest grzech. Szakatoro loko te sejere legedere ma. Ekotoria szakatene pedre lehoredasa. Ruach lodlaj na seras. Halleluja. Szapa Jokotor! Szenadwis! Twój mieszka we mnie i odnawia się. Halleluja! Życiodajny płyn. Wywyższamy Cię! Spragnione serca. Jezus! Chwalę Cię, uwielbienia niech popłynie. Nie grajcie na razie na szuparach. Halleluja! Mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie też na spragnione. Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie. Jeszcze raz, Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie. Czcimy Ciebie, wielki Jezus! Duch mieszka we mnie, Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie. W życiu dajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Wywyższamy Cię, Mesjaszu! Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Uwielbiony święty! Jezus, tylko Jezus Pan wie. Jedynie Ty jesteś królem. Jezus, tylko Jezus Pan wie. Twoje imię wybawia. Duch Twój mieszka we mnie, Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też na spragnione. Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie pieśń. Ty, który jesteś światłem każdego człowieka. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie też na spragnione. Silny! Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała, Ty, który błogosławisz. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Który jesteś deszczem dla wszelkiego stworzenia. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Ty, który strażasz nas swoją mocą. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Szaparele, genelele, ho. Jezus Panem jest, Jezus we mnie, Jezus we mnie, Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Jezus we mnie,
nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Panem Jezus, tylko Jezus Panem jest. Troszkę szybciej. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też na prawdą do serca. Chwal Cię i wielbiam Cię, uwielbienia niech popłynie pies. Duch Twój mieszka we mnie, mieszka we mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też twoją siebie. Chwalę Cię i wielbiam Cię. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus Panem jest. Jezus we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Na wieczność. Nadzieja chwały. To twoja pewność. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy. Panem jest, tylko Jezus Panem jest. Jezus we mnie, Jezus we mnie. Nadzieja chwały, nadzieja chwały. Nadzieja chwały, nadzieja chwały. Jezus we mnie. Nadzieja chwały, nadzieja chwały. Przyszedł po to, żeby uratować człowieka, żeby człowiek odnalazł jasną i klarowną drogę szczęścia, drogę do nieba i drogę sukcesu na ziemi. Nadzieja chwały. Nie trzeba o tym przekonywać nikogo. Bo Bóg jest dobry. Wielu dzisiejszych proroków daje ludziom środki przeciwbólowe. Robią to w mediach, robią to w kościołach. Przychodzą i mówią: Bóg Cię kocha, nie bój się. Bóg Cię nie opuści, nie bój się. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed Tobą, zapowiadali dla wielu krajów
i wielu królestw, wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Jahwe, dopiero gdy spełni się jego słowo. Wielu ludzi nigdy nie posłał Bóg, aby mówili do kościołów dyrdymały, aby przychodzili i mówili im to, co Mesjasz dawno zapowiedział. Szczęście i obfitość jest w wierze w Jezusa Chrystusa. Szczęście i obfitość jest wywalczone dla ludzkości na krzyżu Golgoty. To rzecz pewna. O nią nie trzeba się modlić. Ona jest ustanowiona przed założeniem świata. Droga do nieba i droga sukcesu na ziemi. Ale problem leży w tym, że człowiek bardziej miłuje grzech. Grzech. Człowiek miłuje grzech. A Mesjasz przyszedł po to, żeby zbawić człowieka od grzechu. Od grzechu wiecznego i od grzechów doczesnych. Bo one są jak kamienie na tych drogach. Jedne leżą na drodze pójścia do nieba. Inne leżą na drodze osiągnięcia sukcesu. I prorocy dzisiejszego czasu winni prorokować o tym. O tym, jak zlikwidować te kamienie, a nie o tym, że będzie dobrze. Każdy człowiek, który spotkał się z Jezusem, musi mieć w siebie to wbite, że będzie dobrze. Że Bóg go nigdy nie opuści. Że Bóg jest zawsze z nim. Że nie musi się o to modlić. Nawet nie musi za to dziękować. Wystarczy, że będzie chodził w wierze, że Bóg jest z nim. Ale prorocy dzisiejszych czasów, zamiast prorokować o pokoju, który został wyprorokowany na krzyżu Golgoty, winni prorokować o wojnach, zarazach i upadkach. O tych kamieniach, które leżą na drodze. Prorocy odpowiedzialni za ewangelizację winni prorokować, że ludzie będą przekonywani o grzechu sprawiedliwości i o sądzie dziś, kiedy ich przyjaciele będą na ulicach. Prorocy strategiczni powinni prorokować o tym, że na drodze sukcesu są burze, diabelskie bagno, wojny i zamieszki. I tylko przez chodzenie w prawdzie można je usunąć. Oto posłannictwo nowego przymierza. Rozpoczęło się na krzyżu Golgoty. Halleluja! Szapaka jarala darerehe. Hey, lo glory lari pride lord. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Duchu Mesjasza. Duchu siły. Duchu mocy. Chwała. Duchu prawdy. Duchu miłosierdzia. Halleluja! Chwała temu, który pierwszy miłował mnie. Uwielbiamy Cię. Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy jest. Halleluja. Tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus Panem jest. Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Jezus we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Halleluja. Nadzieja chwały. Bóg Cię dziś pociesza przez słowo prorocze. Bóg mówi do Ciebie. Nadzieja chwały. Nie martw się niczym. Nadzieja chwały. Nie módl się o swoją pomyślność. Jezus we mnie. Wierz w ciało mojego Syna. Nadzieja chwały. Dziś Bóg daje Ci słowo, chwały. Słowo pociechy.
masz moc do usunięcia każdego kamienia. Jezus we mnie. Z drogi twojego sukcesu. Nadzieja chwały. Apakorolo do korelery raz. Nadzieja chwały. Bóg się dziś pociesza. Bóg zwalnia cię z fałszywej odpowiedzialności. Walczenia o to, żeby było dobrze. Hakarala madeseke terelarba. Nadzieja chwały. Kochani, zanim pójdziemy dalej, chciałabym się z wami czymś podzielić. Wczoraj podczas spotkania w Płocku, kiedy się modliliśmy, kiedy uwielbialiśmy Boga, tak zupełnie na spontanie pomodliłam się taką modlitwą. Mówię, Boże, ja ściągam z siebie ciężar odpowiedzialności za twoją część przymierza. Amen. Co przez to rozumiem? Umiem przyprowadzać ludzi do Jezusa, ale nie umiem przyprowadzać ludzi do Kościoła. Rozumiecie mnie? Bo Słowo Boże mówi, że to Duch Święty dodaje ludzi do Kościoła. To jest część sprawy Boga. Ja potrafię przyprowadzać ludzi do Jezusa, ale nie potrafię przyprowadzać ludzi do Kościoła. Automatycznie przyszedł do mnie potężny luz, potężna swoboda, ponieważ żadno z nas nie ma takiego mandatu, siły, autorytetu i mocy, aby wypełnić część przymierza Boga. Amen. My mamy robić rzeczy, które są dla nas. Amen. Tu, gdzie jest nasze pole autorytetu i władzy. Ale reszta należy do kogo? Do Boga. Alleluja. Po prostu do Boga. Krótkie świadectwo tego, co Artur powiedział na początku. We Włocławku podszedł do mnie chłopak na ulicy i zaświadczył o potężnej mocy modlitwy wtedy, kiedy głoszona była Ewangelia i kiedy ludzkie grzechy były odpuszczane. Przyszedł chłopak i powiedział, posłuchaj, lata temu byłem uzależniony od narkotyków, alkoholu, od wszystkiego, od czego tylko można było. I przyjechałem na spotkanie z Piotrem Stępniakiem. Nie oddałem życia Jezusowi. Przyszedłem na to spotkanie z jednego powodu, bo doszedłem do takiego miejsca, że już nie mogłem się naćpać, nie mogłem się upić. W ogóle kaleczyłem swoje ciało i krew mi nie leciała. Czym więcej brałem narkotyków, tym bardziej na mnie to nie działało. Czym więcej piłem, tym na mnie to bardziej nie działało. I usłyszałem, że w tym miejscu będzie głoszona dobra nowina. Ludzkie grzechy będą odpuszczane. I poszedł na to spotkanie. Zaznaczam, że nie oddał życia Jezusowi, ale usłyszał Ewangelię o zbawieniu. Facet na niego położył ręce, a człowiek niezbawiony poczuł taką adrenalinę, moc i energię, że wyleciał na ulicę Włocławka i powiedział, Jezus żyje, Jezus żyje. I on do mnie wczoraj mówi, nie wiem czemu tak zrobiłem, nie mam pojęcia, nie oddałem życia Jezusowi, ale doświadczyłem tak potężnej mocy. To jest łaska Boga. Amen. Łaska Boga. Czym mniej my się staramy, tym więcej Bóg może działać. Amen. W ogóle zrzuć dzisiaj z siebie ciężary, które nałożyłeś na siebie poprzez to, że zacząłeś wykonywać pracę Bożą. Że zacząłeś robić to, co tylko Bóg jest w stanie wykonać. Amen. Hallelujah. Jezus! Jezus we mnie! Nadzieja chwały! Nadzieja chwały! Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Oh. Oh. Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Oh. Nadzieja chwały, nadzieja chwały. O, Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Błogosławiony święty. Nadzieja chwały. Boże Izraela. O, wywyższamy cię. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. W tym czasie, który jest, nadzieja diabeł będzie chwały, chciał, żebyś wracał do mentalności prawa.
będzie w Tobie je wzbudzał. Będzie chciał, abyś nigdy nie sięgnął głębi łaski Bożej. Będzie wpuszczał między Ciebie a prawdy Boże o łasce demoniczne struktury, żebyś chodził w wiarzmie prawa. Będzie chciał to robić. Kiedy będziesz się modlił, powiedz: Boże, nic nie stanie na mojej drodze zgłębiania w swoim doświadczeniu Twojej łaski. Nic! Halleluja! Ojcze, usuwamy wszelkie przeszkody między doświadczaniem łaski a atakiem demonicznych sił prawa. Halleluja! Uwielbiamy Cię! Dałeś mi ducha mocy, podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Jakie to życie dziwne jest, światło i ciemność, siły dwie. Zamiast uciekać, mówię nie. Dałeś mi podły książę mocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Widzą mnie Twoje oczy. Dałeś mi ducha mocy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Dwadzieścia wieków dzieli nas. Twoją historię zmycił czas. Halleluja! Choć zapomnienia fakt już ty. Jesteśmy głosem przypomnienia, Jezus. To w moim sercu prawda jest. Ja wzbudzam to w każdym w kościele. Głos przypomnienia. Głos mesjańskiego poselstwa. Podnoszę głos. Mesjańskie poselstwo. Dałeś mi ducha. Masz ducha mocy. Szapa karala. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Halleluja. Jezus, Twoje oczy widzą mnie. Jakie to życie.
życie dziwne jest. Świat i ciemność, siły dwie. Zamiast uciekać, mówię nie. Kiedy demony dręczą cię, podnosisz głos, że kira krow, krow, krow. Dałeś mi ducha mocy, podły książę nocy. Dałeś mi ducha mocy. Jezus, twoje oczy widzą mnie. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Potężny, wielki Boże. Wiem, że nie. Wywyższamy cię. Dałeś mi ducha mocy. Za twojego świętego ducha. Jezus, twoje oczy widzą mnie. Za naszego starszego brata. Aleluja! Za naszego adwokata. Za naszego pocieszyciela. Jezus, twoje. Uwielbiamy cię. Dałeś mi ducha mocy. Chaporo logo toro loro loro padre. Erolia resa karala madere lera bar. Uara katasila pray the glory. I teraz wy. Dałeś mi ducha mocy. Głośniej! Dałeś mi ducha mocy. Halleluja! Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Już mnie nie zaskoczy podwój książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Podwój książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Odwój książę nocy. Wiem, że nie. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. I wciąż ze mną kroczysz. Jezus, twoje oczy widzą mnie teraz. Dałeś mi ducha mocy. Widzą mnie teraz. Aleluja. Urolo. Dałeś mi ducha mocy. Dałeś mi ducha mocy. Wiem, że nie. Wyzwądź się. Dałeś mi ducha mocy. Wszelkiego grzechu. Funkcjonowania pod jakimkolwiek prawem. Wyzwądź się tego. Wyznaj przed Bogiem. I powiedz: Panie Boże, ja nie zasługuję na szczęście w życiu. Ja nie zasługuję na rodzinę. Ja nie zasługuję nawet na to życie. Nie, ja na nic nie zasługuję. Boże, ja na nic nie będę zasługiwał w życiu. Boże, ja nie będę się starał, aby być lepszym człowiekiem. Amen. Aby być lepszym sługą Twoim. Nie będę się starał. Uwielbiam Cię, Boże, tym. Halleluja! Halleluja! Patrzę sobie na ten świat, ho, 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 ho. Jak szybko mija dzień za dniem. Jak szybko mija. W miłosnym tańcu wiruje wciąż. Uro. I jedno już na pewno wiem. Tyś darem, u Jezus, tyś darem jest. Wolę Boga wykonać.
poreziera, czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowieku? I już ciemność ucieka przed światłem. Padnij teraz do jego nóg. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Patrzę sobie na ten świat, hej! Jak szybko mija dzień za dniem. Miłosnych tańców wiruje wciąż. I jedno dziś na pewno wiem. Tyś darem, to dar Boga. Mój Jezus, tyś darem. Halleluja! Padnij teraz do jego nóg. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Tyś darem, tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Znów patrzę sobie na ten świat, jak szybko mija dzień za dniem. W miłosnym tańcu wiruję wciąż. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. I jedno już na pewno wiem. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Ucieka przed światłem, hey! Padnij teraz do jego nóg, tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Tyś darem. Włożył w Ciebie dwie cechy. Tyś darem. Jeszcze przed założeniem świata. Zanim zszedłeś tu na ziemię i byłeś duchem w Jego świętym domu. On włożył w Ciebie dwie cechy.
Włożył je w każdego człowieka. Włożył uważność. I włożył życzliwość. To z uważności wynika życzliwość. Jeśli będziesz człowiekiem chcącym głęboko dotknąć sedna łaski, to staniesz twarzą w twarz z potrzebą bardzo dużej uważności, a ona jest związana z życiem tu i teraz i nigdzie więcej. Amen. Więcej wyniesiesz z tego, że kiedy będziesz ścielił łóżko, to w twojej głowie będzie tylko ścielenie łóżka. Amen. Kiedy będziesz zamiatał podłogę, to w twojej głowie będzie tylko zamiatanie podłogi. Przez to zacznie się kształtować twoja przyszłość. Nawet nie będziesz wiedział, jakie rzeczy zaczynają przychodzić. Będą przychodziły do ciebie rzeczy, których twoje serce jeszcze nawet nie wypowiedziało. Żyjąc tu i teraz, mieszkasz kompletnie w Bogu. Bo jest napisane, że kiedy On się do nich zbliżył po swoim zmartwychwstaniu i powiedział, oto jestem, oni naprawdę wiedzieli, że to, co jest teraz, jest tylko teraz. Tylko teraz. Żyj teraz. Powiedz, Boże, żyję teraz. Jestem uważny na każdą rzecz wokół mnie. Jestem życzliwy. Oto mój kierunek w życiu. Uważność i życzliwość. Halleluja. Reszta to twoja część przymierza. Silny, pełne majestatu. Twoje majestatu i nie. Silne i potężne. Twoje majestatu i nie. Silne i potężne. Yeah.
cześć, zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest, stoi mnie Jezus. Halleluja! Ciągniemy, ciągniemy. Uczci Go! Redukują Twoje dzisiejsze błogosławieństwo. Dzisiaj, teraz, poczuj ziemię pod Twoimi nogami. Dotknij ręką tej wykładziny. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Dotykasz tego razem ze mną. Boże, uwielbiam Cię za to, że stoisz tu razem ze mną. Odetchnij powietrzem. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że oddychasz razem ze mną. Teraz. Nie ma dla mnie wczoraj. Nie ma dla mnie jutra. Jestem dzisiaj i Ty jesteś dzisiaj. Jestem uważny, Boże mój. Szapa jaka relere. Szereru. On jest w każdym dotyku Twoim. W każdym tchnieniu. Nie redukuj tego. Odbierz pełnię błogosławieństwa. Dotknij swojej twarzy. Poczuj to. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że dotykasz mnie. Halleluja! Szabeu! Enda la glow! Poproszę szofary. Celebruj chwilę. Dzisiaj są drzwi do wieczności. Oto łaska. Nie trzeba myśleć o jutrze. Nie trzeba żyć przyszłością. Nie trzeba się topić w przeszłości. Halleluja. To da Ci siłę. Do życia i do służby. Płynie siła do Ciebie. Teraz płynie siła. Teraz płynie siła z Twojego odrodzonego ducha. Teraz. Do duszy i ciała. Makatoro lokotesere herere preja. Do duszy i ciała. Halleluja. Kora lara padre le kerekelera la vera laro. Eroria de siro le grobridro de caro era mare entre loro. Alleluia. Shapiro lero masiano entrade. O entrade gloria riare masteo. Clare dare la prano na mendi la verdo. Eruano listro di chieri oreado si claro. Erta se tre ne mendere caladre aria bahaim. E l'ostia vero aria me ne dario odo. Odo marieno guarda le dichiaro. Asteo lo clora aiano. Ja sei, Maria so. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu.
Hiero e ne asi sela, e tre sa preida che l'ero rore canes, e l'atre gloris, e l'astrier si manè, e l'ore si ero aria de ne da sis, e tadre, e le hossi, e l'ohama, e l'ohama si dell'era l'anine ma sis, tilco te, tilco tu, tilco teras. Mai è stato in me, per me mai è stato in me, per me mai è stato in me, per me mai è stato in me. Per me mai è stato, per me mai è stato i miei scilde. Tvoje ime, tvoje ime wielkie jest, duszą jest, żywota jest, moim zbawieniem jest. Twoje imię, twoje imię wielkie jest, duszą jest, żywota jest. Twoje imię wielkie jest, duszą jest, żywota jest. To imię. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. Proszę muzykę, samą muzykę. Ja badara do satele. Hej, siara mama mama. Yo, sade ho. Czekania na Boga należy się też nauczyć. Wiecie, kiedy analizuję sobie moje życie, to najczęściej prorokuję wtedy, kiedy nawet nie wiem, że prorokuję.
jest łaska Boga. Robię to najczęściej wtedy, kiedy totalnie nie jestem na to przygotowana. Robię to podczas spontanicznych rozmów. Robię to wtedy, kiedy się podłączam w ogóle i jestem zestrojona w ogóle z Duchem Świętym. Puszczam to uczucie, coś muszę dzisiaj dla Ciebie zrobić. Spalę się, jak nie te umie, uwolnię tego słowa. Ale co mówi Boże Słowo? Że duchy proroków są poddane prorokom. Bóg na nikogo nie naciska. Kiedy będziesz uczył się przeżywania łaski, kiedy będziesz uczył się zależności od Niego, to spuść trochę z tonu. Koniecznie coś dla Ciebie zrobię, bo się spalę. Tak bardzo dużo wtedy, kiedy próbujemy coś robić dla Boga, robimy o własnych siłach i wymyślamy. Bo przecież nie może być pustki, bo nie może być ciszy. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa. Tak jak Artur powiedział podczas tego badania brzucha, Jezus we mnie mieszka i modli się przeze mnie. Pierwszy wstawiennik, ten, który nie śpi i nie drzemie. Ja zamierzam spać i drzemać, żeby się nie stresować. Amen. Jezu, prorokuj przeze mnie. Poddaję Ci mój język, poddaję Ci moje usta. Nie jestem mikrofonem, powiedz, nie jestem mikrofonem. Nie chodzę spięty, bo koniecznie muszę coś uwolnić, bo jest niedziela. Daj spokój. Daj spokój. Uwielbiaj Jezusa. Hey, oh, 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 oh. Pełny majestatu. Pełny majestatu i nie silne i potężne, pełne majestatu, pełne majestatu i nie silne i potężne, pełne majestatu, pełne majestatu i nie silne i potężne, pełne majestatu. Majestatu i nie silne i potężne. Twoje imię, Twoje imię wielkie jest. Duszą ręczy Boga wiesz, On zbawieniem jest.
łaska wydobywa z Ciebie wszystko to, co gdzieś od początku Twojego życia tworzyło się. Może było źle używane, ale to Bóg Cię tym obdarował. Taki się urodziłeś. Taki się urodziłeś. Ona to wydobywa z Ciebie dzisiaj. Nie poszukuj tam, gdzie nie możesz znaleźć. Niektórzy poszukują wiele lat i nie znajdują. Pomijając te miejsca, które od początku w nich grały, były niczym strona Boga. Odrzucili je. Zastosowali prawo w sobie. Powiedzieli, nie. To jest moja cielesność. To jest nieduchowe. Zrozum, że taki się urodziłeś, a On taki się nie urodził. Jeśli Ty się taki urodziłeś, a On taki się nie urodził, to znaczy, że jest to Boży dar. To talent. I łaska to dziś z Ciebie wydobywa, mówiąc do Ciebie, nie szukaj tam, gdzie się męczysz. Nie szukaj tam, gdzie jest ciężko. Nie po to umarłem za Ciebie na krzyżu, żebyś drążył dziury na pustyni. Ja wskazuję Ci miejsca, gdzie jest woda. To anioł powiedział Jakubowi, gdzie ma drążyć studnie. To dlatego trafiał na wodę. On mu pokazywał. Inni drążyli i nie mogli znaleźć. Kłócili się z pasterzami. Dlaczego wy macie wodę, a my nie mamy? Czemu wy znaleźliście, a my nie? Dziś wielu ludzi o to pyta. Czemu w życiu mi nie idzie? Bóg też Ci zadaje pytanie. Czemu nie bierzesz z miejsca, które przed założeniem świata w Tobie stworzyłem? Przecież je dobrze znasz. Znasz je od urodzenia. Kształtowało się w Tobie razem z Twoim życiem. Przestań się karać za to, że nie wiesz. Idź w miejsce, które jest Ci znane. Dziś pokazuję Ci, że nie bój się tego. Nie bój, że to jest za słabe. Nie bój się, że to jest za słabe. Idź tam. Ja to wzmocnię, mówi Bóg. Ja tam pośle swoją moc. Ja na tym zbuduję Twoje życie. Zbuduję Twoje życie na tym, co sam w Ciebie włożyłem przed założeniem świata. Amen. Na tym zbuduję Twoje życie. Na tym zbuduję Twój sukces. Na tym zbuduję Twoją służbę. Epakela reana. Na tym, co ja w Ciebie włożyłem, bo to jest święte. Nawet jeśli zgrzeszyłeś w życiu, używając tego źle, to moja krew, tak jak obmyła Ciebie, obmyła Twoje talenty, ona je obmyła. Są czyste i święte. Wracaj do nich. One będą Twoją zasobnością. One będą Twoją zasobnością. Oto wola Pańska. Bo niczego już nikt nie wymyśli pod słońcem. To, co jest, było zawsze. Iloa Szaki. Ty jedynie rządzisz w sercu mnie. Ty Jezus. Mój najdroższy i najmilszy Jezus. Wiem, że wkrótce przyjdziesz po mnie.
mnie Ty, o Ty, nieba Pan, Zbawca całej ziemi. Ty jedynie rządzisz sercu. Ej, mój najdroższy i najbliższy Jezus. Wiem, że wkrótce przyjdziesz po mnie. Święty Duchu. Mój najdroższy i najmilszy jesteś dawcą i dokończycielem. Różnych rzeczy się nauczyłeś. Miałeś wiele przestrzeni w Twoim życiu, które powstały. Modliłeś się nieraz. Panie, chcę, żeby to działało w moim życiu. Chcę to rozwinąć. Starałeś się. Włożyłeś w to dużo pracy. Efekty były żadne albo mierne. Ale kiedykolwiek dotknąłeś przestrzeni, które było w Tobie od Twojego urodzenia, zawsze odnosiłeś sukces. Mogłeś nieumiejętnie tego dotykać, ale odnosiłeś sukces. Bóg powiedział do Abrahama: dam Ci syna. Dam Ci syna. Trwało to długo. Abraham postanowił poradzić sobie sam. Spłodził Ismaela. Ismael rósł. Rozwijał się. On o niego dbał. Dbał o jego matkę. Ich rodzina rosła.
Hagar się nawet zaprzyjaźniła z Sarą. Było im dobrze. Ale przyszedł dzień obietnicy pańskiej. Sara zaszła w ciążę. I urodziła Jakuba. I Bóg zrobił coś, czego nie zrobił nigdy wcześniej. Choć Izmael miał już swoje lata. Bóg powiedział, teraz weźmiesz swojego syna Izaaka i złożysz mi go na ofiarę. Nigdy nie powiedział tego Izmaelu. Abraham nie słyszał tego. Bóg nie powiedział, weźmiesz swojego syna Izmaela i złożysz mi na ofiarę. Nie. Czy Bóg nie kochał Izmaela? Kochał. Kochał Hagar. Jest napisane, że na pustyni ich ratował. Dbał o nich i wyprowadził z nich naród. Dlaczego wyprowadził z nich naród? Ponieważ Izmael był synem patriarchy pańskiego. Nic, co pochodzi od Boga, nie może przynieść sukcesu. Nawet jeśli to będzie coś złego. Ale musi to przynieść jakiś sukces, bo jest to posiew pański. Jednak Bóg nigdy nie powiedział, złóż mi swojego syna Izmaela w ofierze. Powiedział, złóż mi swojego syna Izaaka. On wziął Izaaka i szedł, aby go zabić. I Bóg w ostatniej chwili powiedział, nie dotykaj go. Wielu ludzi, łącznie ze mną, przez lata myślało, że Bóg coś robił w Abrahamie, że coś sprawdzał. Bóg niczego nie sprawdzał w Abrahamie. Bóg dał proroczą informację dla nas, tu i teraz, że to, co pochodzi od Boga, jest silniejsze niż śmierć. To, co Bóg w ciebie włożył przed założeniem świata, jest silniejsze niż śmierć. To jest łatwe. Talenty, które włożył w ciebie Bóg, umiejętności, które w ciebie włożył przed założeniem świata, są łatwe w realizacji i mają siłę pokonywania symptomów śmierci w twoim życiu. Zawsze przyniosą ci zaopatrzenie. Zawsze przyniosą ci zaopatrzenie. To one są źródłem twojego zaopatrzenia. Po to Bóg wymyślił te źródło. To źródło pańskie. To źródło pańskie. Z tego źródła pije święta woda. To źródło jest poświęcone. Przynieś go dziś Bogu w modlitwie. Powiedz, Panie, składam ci mojego Izaaka. Wierzę w to, że to pokona każdy element śmierci w moim życiu. Przez to zarobię dużo pieniędzy. Przez to przyprowadzę ludzi do Jezusa. Przez to uwolnię perspektywę proroczą. Przez to przyniosę mesjaństwo na tą ziemię. Oto łaska. On już wszystko uczynił. Nie wypracowywuj. Nie wypracowywuj. Twoje szczęście nie zależy od pracy twojego życia, ale od wykorzystania Bożych zasobów. Oto łaska. Wykorzystanie Bożych zasobów. Ciężka praca. Ona nie jest Bożym zasobem. To przymus dzisiejszego czasu. To przekleństwo. Nie wypracowywuj. Sięgaj do Bożych zasobów. Halleluja. Wywyższamy Cię, Boże. Uwielbiamy Cię. Najdroższy i najbliższy jest. Święty Duchu, ja modlę się, aby teraz ludzie, którzy są na tym miejscu, skupili się na tym, co w nich włożyłeś przed założeniem świata. Niech się z tym zidentyfikują. Każdy z nich ma specjalizację życiową. Każdy jest dobry w tym, co w nim złożyłeś. Halleluja. Niech te źródło bije w nich. Niech to bije. Halleluja. Ja usuwam wszelki lęk i wszelką niepewność co do twoich talentów i twoich obdarowań w ludziach na tym miejscu. Halleluja! Mój najdroższy. Szapa karalea, hetesike, telare, na machas. Wiem, że wkrótce
Łaska też dała Ci dostęp do głębokiego zjednoczenia z ciałem Chrystusa. Prorok powiedział, że perła nabiera swojej wartości wtedy, kiedy jest częścią naszyjnika. To słowo na ten czas. To słowo na ten czas. Powiedz dziś Bogu, że w sposób świadomy łączysz się z każdą częścią ciała Chrystusa w niebie i na ziemi. Powiedz, że robisz to świadomie. Otwórz się na to, aby Kościół Cię karmił, ratował i kształtował. Jako Kościół uratowaliście mi życie. Wierzyłem w Was i wierzę. Wierzę w Kościół. Tak jak wierzę w Boga. Niczym się nie różni moja wiara. Biorę z Kościoła i inwestuję w Kościół. To jest błogosławieństwo Nowego Przymierza. Tego nie było wcześniej. Tego nie było przed Chrystusem. Ten portal duchowy nie był otworzony. Ale wtedy się otworzyło. Kiedy otworzył się grób, otworzyły się drzwi. Nie musisz się zgadzać z wieloma ludźmi, którzy są w Kościele. Ludzką rzeczą jest błądzić. Twoją natomiast rzeczą jest otworzyć się na ciało Chrystusa. Kiedy otworzysz się na ciało Chrystusa, nie dotkną Cię błędy, ale błogosławieństwo przypłynie. Będziesz też miał siłę do tego, aby budować innych ludzi. Zacznij od miejsca, w którym jesteś, a potem się poszerzaj. Poszerzaj się w Twojej mentalności. Wyobraź sobie ten naszyjnik z perłami. Każda z nich powiększa wartość drugiej. Korzystaj z tego. I inwestuj w to. Oto łaska. To wszystko atrybuty łaski. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Problem z nerkami. Chodźcie do przodu. Jakikolwiek. Problem z oddawaniem moczu, problem z nerkami, z drogami moczowymi. Kto ma problem z krwią, problem z krzepliwością krwi, nadciśnienie tętnicze, słabe ciśnienie krwi, wszystko związane z krwią. Do przodu chodźcie.
położę na was ręce. Osoby, które mają problem z nerkami, drogami moczowymi, pęcherzem, wszystkim, co jest związane z tą dziedziną. Wyznawaj teraz tak, powiedz: Panie Boże, pokutuję teraz z każdej formy prawa, którą sobie stworzyłem w życiu. Wyrzekam się tego. Ogłaszam, że jestem człowiekiem bezprawnym. Usuwam w tej chwili każdy zator, który powstał w moim ciele z tego powodu, przez imię Jezus. Osoby, które mają problem z krwią, jakąkolwiek formą, nadciśnienie, niedociśnienie, brak krzepliwości, cokolwiek, pomóż się teraz tak. Boże mój, ja pokutuję teraz z blokowania przepływu życia do mojego życia. Z blokowania przepływu Twojego życia do mojego życia. Odwracam się od tego, Duchu Święty. Otwieram drzwi przepływu życia, Twojego życia. Moje życie modlitewne od tego momentu nabiera innej jakości. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa gromię każdą chorobę i niemoc nad tymi ludźmi. Ja w imieniu Jezusa nakazuję: ciała, wracajcie do pełnej siły. Wszelkie problemy związane z nerkami, krwią, z krwiobiegiem, jesteście usuwane teraz przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Oczyszczenie świątyni. Ja oczyszczam świątynię w tej chwili z każdej choroby i niemocy. W imieniu Jezusa. Przez imię Jezus. Ciała przyjmujecie pełne uzdrowienie. Pełne uzdrowienie. A każdy demon, który powstał, powodujący tą chorobę, jesteś usunięty przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Halleluja. Ciała jesteście zdrowe i silne. Moc Świętego Ducha przenika każdą tkankę teraz. Leczy to, co chore. Odnawia to, co zniszczone. Przez imię Jezus. Wysokie niebo. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Siła do każdej tkanki. Siła Świętego Ducha do każdego stawu, ścięgna, kości. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ciała przyjmiecie pełne uzdrowienie. Siła i moc. Siła i moc. Ożywienie. Odnowienie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Halleluja. Zbuduję Ci dom pełen chwały. Odbudowa. Ozdobię go. Moc Świętego Ducha do każdej tkanki. Przez imię Jezus. Pełen chwały. Przez imię Jezus. Ozdobię go. Halleluja. Otoczę go koroną prawdy. Zbuduję Ci dom pełen chwały. Wszelki duch sztywności opuszcza z ciała ludzi. Przez imię Jezus. Każde usztywnienie w ciele. W imieniu Jezusa odchodzisz teraz. Związuję każdego ducha powodującego sztywność w stawach, w mięśniach. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W
imieniu Jezusa. Świątynię swoją, wysokie niebo. Halleluja. Zbuduję ją w szczerości serca. Świątynię swoją, wysokie niebo. Jesteś domem Boga. Ozdobię go świętością swoją. Buduj się. Zbuduję ci dom. I ozdabiaj się. Pełen chwały. Ozdobię go. Buduj się. I ozdabiaj się. Kiedyś, nawet jak jeszcze byłem w świecie, gardziłem wszelką ozdobą. Zegarek zacząłem nosić. Miałem zegarków dużo, one były schowane. Nie chodziłem w zegarkach nawet. Zegarek może noszę 15 lat na ręku w ogóle. Ale teraz... W zeszły czwartek Bóg powiedział do mnie. Ten tylko jeszcze w poprzedni czwartek. Wyszedłem ze szpitala tego dnia. Dał mi takie słowo z pięcioksięgu. I powiedział do mnie: spójrz na kapłana. I spojrzałem na kapłana. Wbiłem w Google słowo kapłan żydowski. Spojrzałem na kapłana. A Bóg do mnie mówił ze swojego słowa i nakazuje kapłanowi, aby ubrał święte szaty ku chwale Jahwe i dla ozdoby. W ciągu jednej doby zamówiłem biżuterię na wszystkie części mojego ciała. Powiedziałem: Boże, zdejmuję wszelką blokadę z mojego umysłu. Nigdy nie nosiłem łańcuszka na szyi. Od razu założyłem 3. A kapłan włoży święte szaty na chwałę Jahwe i dla ozdoby. Musisz błyszczeć łaską. Ona musi płynąć stąd. I wypływać na zewnątrz. Zacznij od dziś. Złam każdy stereotyp w twoim życiu. Nie zachowuj się jak byle kto. Nie wyglądaj byle jak. Nie żyj jakkolwiek. Nie nazywaj tego pokorą. Nazwij to grzechem. Grzechem. Zwykłym grzechem. Te trzymanie się małych rzeczy, które nazywałeś pokorą, nazwij grzechem. A kapłan włoży święte szaty na chwałę Jahwe i dla ozdoby. On był najpierw nominowany na kapłana. Kapłan powstał w nim, a potem on to uzewnętrznił. Przeciętny Żyd brał trochę olejku i wcierał sobie w brodę. Tylko
kiedy był czas szabatu. Ale jak jest opisany kapłan, to jest napisane, że olejek spływa z jego brody. Rozumiesz? Kapłan jak szedł, to pachniała cała ulica. Pachniała ulica, bo szedł kapłan. Jesteś kapłanem Boga, rodem królewskim, rodem wybranym. Tak mówi o tobie Bóg. Małość nie jest skromnością. Małość jest grzechem. Skromność to mieć pełne konto, dobry samochód, szczęście w rodzinie, sukces w służbie, piękne ubrania i w tym wszystkim wiedzieć, że się nie żyje. Oto pokora. Bo trupa nie można wbić w pychę. Szczęście jest dla trupów. Dla tych, którzy umarli w Chrystusie. Dla nich jest szczęście. Reszta musi oszczędzać. Na emocjach, na czasie, na pieniądzach. Ale to nie jest wola Pańska. Jesteś kapłanem. Pokoleniem kapłańskim. Masz prezentować Boga przed tym światem. Niech to się rodzi w tobie teraz. Niech to się uzewnętrznia. Niech to się wylewa z ciebie. Pokora będzie powodowała, że będziesz człowiekiem hojnym. Hojnym. Nie będziesz nigdy przywiązany do swojego blasku. Ale Paweł powiedział, muszę się chlubić. Muszę się chlubić. Muszę się chlubić. Ja muszę się chlubić. Ja muszę się chlubić. Makatoro lapada sere lere ma. Ekora lere ne madre lare na nas. Pokonaj dziś granice, które bezprawnie nałożył na ciebie szatan. Przypomnij sobie, co się rodziło w tobie. Kiedy byłeś dzieckiem, młodzieńcem, kiedy rozpoczynałeś swoje życie, byłeś pełen ideałów. Marzenia przebijały się przez ciebie. Biegłeś, błądziłeś, upadałeś. Podejmowałeś głupie decyzje. Ale kierunek był słuszny. Matatere veurydyse canela rela padre de hede canelae. Halleluja! Uko! Pełen chwały! Otoczę go! Zbuduję ci dom! Pełen chwały! Otoczę go! Halleluja! Halleluja! Świątynię swoją, wysokie niebo, zbuduję ją w szczerości serca. Świątynię swoją, wysokie niebo, zbuduję ją w szczerości serca. Jeśli twoje życie, chodzisz z Bogiem, a nadal jest niezrównoważone, czujesz ten brak równowagi, wyjdź do przodu.
Halleluja. Zbuduję Ci dom, pełen chwały, o Tobie go. Ustawcie się w jednym rzędzie. Świętością swoją. Halleluja. Zbuduję Ci dom, pełen chwały. I módl się do Boga. Powiedz, Boże mój, odrzucam wszelkie niezrównoważenie. Jestem człowiekiem, który żyje z łaski. Nie będę się starał, ale przyjmuję teraz równowagę życiową. Odrzucam wszelką demoniczną siłę, powodującą brak równowagi w moim życiu. Odrzucam wszelki brak równowagi. Przez imię Jezus odrzucam wszelki brak równowagi. Ja teraz nakazuję każdej demonicznej sile, która powoduje problemy związane z równowagą. Odchodzisz teraz od ludzi. Odchodzisz teraz od ludzi. Odchodzisz teraz od ludzi. Odchodzisz teraz od ludzi. Odchodzisz od ludzi. Odchodzisz od ludzi. Odchodzisz. Odchodzisz od ludzi. Odchodzisz od ludzi. Odchodzisz od ludzi. Odchodzisz od ludzi. Odchodzisz. Odchodzisz. Odchodzisz od ludzi. 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 Odchodzisz. Odchodzisz. Odchodzisz, odchodzisz, odchodzisz od ludzi, odchodzisz od ludzi, odchodzisz od ludzi, odchodzisz od ludzi królestwa, odchodzisz, odchodzisz, odchodzisz od ludzi królestwa, odchodzisz od nich, odchodzisz od nich, odchodzisz od tych ludzi, odchodzisz od tych ludzi. Ja prorokuję równowagę nad nimi. Równowagę. Ich biodra są mocne i silne. Słowo Boże wypełnia biodra duchowe ludzi. Równowaga. Równowaga. Równowaga w Duchu Świętym. Równowaga w Duchu Świętym. Diabeł zawsze chce chwiać świątynią Pańską. I zawsze będzie chciał chwiać. Ale świątynia Pańska postawiona jest mocno. Na kamieniu węgielnym imieniem Jezus Chrystus, na fundamencie apostolsko-proroczym, ona jest silna. Musisz w to wierzyć, bo to jest łaska. Tak jest zbudowana świątynia. Tak jest zbudowana. Błogosławieństwo jest na Syjonie. Najsilniejszej twierdzy wszechczasów. Błogosławieństwo jest na Syjonie, na świątyni Pańskiej. Ta potężna twierdza, będąca tam od tysięcy lat, wiesz, kiedy Jezus na nią spojrzał, na tą twierdzę, powiedział: spójrzcie to, a postawię w trzy dni mocniejszą. To Ty jesteś tą twierdzą. Jesteś większy niż Synaj, większy niż Syjon, większy niż prawo, większy niż historia. Świątynia Pańska. Oto łaska. Dbaj o świątynię. Inwestuj w świątynię. Ozdabiaj świątynię. I nie bój się, że świątynia upadnie, bo to łaska. Łaska nie upadnie. Ta fizyczna nie upada. Czyż ta duchowa mogłaby upaść? Spójrz na Izrael, on prorokuje do nas. On do nas mówi: nie upadam. Jakże ty, duchowa świątynio, miałbyś upaść? Ja nie upadam, mówi Izrael. Jakże ty miałbyś upaść? Twój fundament mocny, twój kamień niezniszczalny. Po prostu dbaj o swoją świątynię. Dbaj o nią.
Chwalimy Cię, Boże, za siłę Twojej prawdy. Jak myślisz, czy prawda lubi czekać? Pyta prorok. Czy prawda lubi czekać? Musi. Chcesz sprawić Bogu radość? Dbaj o świątynię. Dbaj o świątynię. Dbaj o świątynię. Zadbaj o nią. Jak nigdy dotąd. Ostatnio wychodziłem z Biedronki i patrzyłem, co ja mam w koszu. Szedłem do kasy i mówię, że to są rzeczy, których ja nigdy nie kupowałem, Boże. Co ja tu nakupiłem w ogóle? Zacząłem kupować rzeczy, których nie kupowałem nigdy. One były w tym samym sklepie. To nie są żadne rarytasy, są z Biedronki. Tylko ich nie kupowałem. Byłem ograniczony do pewnych produktów. Przyzwyczaiłem się do nich, nawet wiedziałem, gdzie stoją. Szedłem po prostu po nie i brałem. A Bóg to mi powiedział, nie miej w niczym granic, a to będzie Cię wzmacniać. Każde Twoje przekroczenie granic, każdy będzie błogosławieństwem dla Twojego życia. Nie musisz być w jakimś dziwnym stanie. Nie musi coś się stać. Po prostu uważnie rozejrzyj się dookoła. Spójrz na rzeczy, na które nigdy nie patrzyłeś. Nigdy się nimi nie interesowałeś. Stworzyłeś ramę, w której żyłeś. Jadłeś, piłeś, trawiłeś. Nie przykładałeś wagi. Ciągle gonił Cię czas. Zmień to. Zrób coś innego. Zamiast siedzieć w domu po pracy i modlić się w innych językach, bo masz w środku pełno lęków, idź gdzieś. Idź do kina. Idź na wyprzedaż do sklepu. Idź się przejść. Rozumiesz? Kup sobie chomika. One krótko żyją. To łatwiej później mieć drugiego. Powiedz, Boże, dziękuję Ci, że chomik krótko żyje. Będę miał potem innego. Kupię sobie drugiego chomika. W innej barwie. Będzie mi bardziej pasował do ubrania. Rusz się w tym. To nie wymaga niczego więcej. Kup sobie jakieś ubrania. Nie chodź ciągle w tym samym. Rozumiesz? Czy można iść do Ciucholandu i kupić za grosze inne ubrania? Inne. Ubierz się inaczej. Inaczej. Zacznij jeść inaczej. Zacznij się odzywać inaczej. Zacznij czytać inne książki. Nie mów, tylko to mnie nie interesuje. Nie. Spójrz w siebie. Zobacz, że wiele rzeczy Cię interesowało. Kiedy byłeś dzieckiem, interesowałeś się wieloma rzeczami, ale je porzuciłeś. Co się będę nimi interesował? Co to mnie obchodzi? Czy to On w Ciebie włożył te zainteresowania? Urodziłeś się z tymi zainteresowaniami. Jest czas łaski. Czas wydobycia.
to jak promocja. Łaska jest jak promocja. Cały czas promocja. Rozumiesz? Jest promocja na pracę dla Ciebie. Jest promocja na biznes. Jest promocja na męża, na żonę. Są na wyprzedaży. Dziś biznesy, praca, mąż, żona, relacje są na wyprzedażach. Na wyprzedażach. To tam stoi na półkach. Dla kogo? Dla tych, którzy mają oczy do widzenia. Dla tych, którzy mają uszy do słyszenia. Dla tych, którzy nie oglądają reklam o drogich, niedostępnych rzeczach dla nich, ale wyciągają z tych reklam informacje o tym, że można iść i na wyprzedaży nabyć bezcenną rzecz. Oto łaska. Czas łaski. Idź w tą stronę. Bóg otwiera to dziś przed Tobą. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Okaż Mu wdzięczność. Ale nie okazuj Mu wdzięczności za to, nad czym tak wiele musisz pracować. Nie. Jak chcesz okazać komuś wdzięczność za swoją pracę, to ustaw przed sobą tego bożka, Twoją pięść i powiedz: dziękuję Ci. Moja siło, czczę Ciebie. Uczci Go. Ale kiedy przychodzisz do Boga, to uczci Go za to, że życie jest łatwe. Że talenty są w Tobie. Że Jego wierność nie zmienia się. Uczci Go za to. Za łaskę. Tak zrób. Zrób teraz. Powiedz: jestem Ci wdzięczny. Halleluja. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Czcimy Cię. Czcimy Ciebie, Stwórco nasz. Czcimy Ciebie, Boże nasz, czcimy Ciebie, Mesjaszu jedyny. Wywyższamy Cię.
że wszelkie przeżycie, które miałeś do tej pory, jakiekolwiek, wzniosłe, święte, niebiańskie czy złe, że traktujesz jak naukę. Tutaj do Warszawy. Tuż przede mną przywieźli pewnego człowieka. Leżał na łóżku obok. Dostał zawału. Kiedy przywieźli go z oddziału intensywnej opieki, po pierwszej ingerencji, przed kolejnymi zabiegami, słyszałem jego rozmowę. Zadzwonił do niego kolega. Ja nie czułem się jeszcze najlepiej w tym momencie, ale pamiętam, że to było coś, co wywołało we mnie bardzo duże zainteresowanie. Zadzwonił do niego kolega, a ten do niego mówi tak: no cześć. Tak jakby był w sklepie jakimś, nie? Tamten mówi: cześć. Taki facet w ogóle koło 60. Taki z wyglądu z filmów Barei. Taki gość. I mówi, tamten się go pyta, ja słyszę, bo rozmawia przez taki telefon z guzikami, co słychać na odległość. Ja słyszę, co ten kobieta: cześć, słyszałem, że coś ci się stało, słuchaj, jak się czujesz. A ten mówi: nie, tam maleńki zawalik miałem. Ja się zacząłem temu człowiekowi przeglądać przez resztę czasu, który tam spędzał. On nie zamierzał zrezygnować z niczego. Słyszałem jego rozmowy z ludźmi obok. Nie zamierzał zrezygnować z palenia 3 paczek papierosów dziennie. Nie zamierzał zrezygnować z picia kawy sypanej z 4 łyżeczek. On tego nie zamierzał zrobić. On mówi: co oni mi tu mówią? Facet po zawale. Tak sobie pomyślałem: Boże, mówię, żadnych wniosków. Właśnie mógł stracić życie. Ratowali go cudem. Nie wyciąga żadnych wniosków. Niczego się nie uczy. Maleńki zawalik miałem, mówi do kolegi. Patrzyłem, mówię: Boże, jaka arogancja. I wtedy Bóg do niej powiedział: a ile razy ty taki byłeś? Pamiętasz? Nie wyciągałeś nauki, Artur. Człowiek prorokował do mnie całym swoim zachowaniem. Powiedz Bogu, że będziesz wyciągał wnioski. Amen. Ze spraw niebiańskich i nawet z tych, które pochodziły prosto z piekła. Że będziesz się uczył i że będziesz mógł powiedzieć, że coraz lepiej znasz Pana. A dzieła diabelskie są ci coraz lepiej znane. Wzbudź w sobie ucznia. Wzbudź talmida, który zawsze będzie się uczył. Zawsze.
sprawiać, że już nigdy nie olejesz żadnej lekcji życiowej. Nie zbagatelizujesz. Że przeanalizujesz wszystko, że wyciągniesz wnioski. To jest dbanie o świątynię Pańską. Amen. Bóg posyłał proroków do Izraela, żeby wyciągali wnioski. Tłumaczył im, co z czego wynika. Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Większość razy nie słuchali. Wtedy natomiast, kiedy posłuchali, życie Izraela się podnosiło. Polepszała się gospodarka. Walki były łatwo wygrywane. Bo posłuchali głosu.